Dzień dobry moi kochani, witam Was w codzienniku 30 czerwca 2022 roku. Dziś mamy czwartek. Pozwólcie, że rozpocznę od pytania. Spojrzyj wstecz i powiedz mi, co Bóg uczynił wielkiego w Twoim życiu. Czy odnajdujesz takie wydarzenia, w których Bóg w jakiś szczególny sposób zaingerował i rzeczywiście to, co się stało, mogłeś nazwać wielkim? Pytam tak dlatego, że dzisiejsze nasze teksty biblijne, które przeznaczone są na dzisiejszy dzień z Ewangelii Łukasza, z 1 rozdziału, 49 werset, Maria powiedziała, wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest Jego imię, oraz z 2 Księgi Mojżeszowej, z 15 rozdziału, 2 wersetu, Pan jest mocą i pieśnią moją i stał się zbawieniem moim. Te słowa zachęcają nas do tego, aby gdzieś odnaleźć coś bardzo ważnego w naszych kontaktach z Bogiem, coś, co wydarzyło się w naszym życiu i może miało ogromne dla nas skutki. Maria wysławia Boga za to, że może być matką Chrystusa, że Bóg wybrał ją spośród wszystkich kobiet na ziemi, aby ona stała się tą, która urodzi Jezusa, Zbawiciela całego świata. Może to właśnie takie wydarzenie, że urodził ci się syn czy córka. Czy tak jak Maria, po tych narodzinach byłeś w stanie powiedzieć, wielkie rzeczy uczynił mi Pan? Cudownie mnie prowadzi? W wspaniały sposób się mną opiekuje? Błogosławi w niesamowity sposób drogę mojego życia? Jeśli były to inne wydarzenia, to przypomnij sobie i powiedz mi, czy zaśpiewałeś wtedy pieśń pochwalną, psalm na cześć Najwyższego, tak jak czynili to w swym wielkim uniesieniu mężowie Starego Testamentu. No rzadko śpiewamy, a pieśni religijne chyba już tylko i wyłącznie w kościele. Czy zdarza się nam, że w podróży, w pracy, gdzieś nucimy nawet po cichu którąś z pieśni, która ma wspaniałe słowa i piękną melodię i którą chcemy oddać naszemu Bogu cześć i chwałę? Zachęcam Was do tego, aby dziś właśnie spojrzeć na to wszystko, co dzieje się w naszym życiu, czy co się już wydarzyło, ocenić to pod kątem Bożej ingerencji, Bożego działania w życiu każdej i każdego z nas. Jeśli te miejsca odnajdziecie, jeśli te historie gdzieś Wam się przypomną, to zaśpiewajcie Bogu pieśń pochwalną. Powiedzcie innym, że macie Boga, który jest wielki, który jest wspaniały, który w niesamowity sposób ingeruje w historię moją, Twoją, naszą jako Kościoła. Pomódlcie się ze mną. Panie nasz Boże, Ciebie wysławiamy jako wspaniałego i dobrego Boga. Chcemy przynieść Ci cześć, chwałę i uwielbienie. Nie chcemy dziś o nic prosić, ale chcemy podziękować za to wszystko, co do tej pory miało miejsce w naszym życiu. Za każdy dzień łaski, którym nas obdarzyłeś. Za każdą kromkę chleba, którą możemy spożywać. Za miejsca naszej pracy, za nasze dzieci, za nasze wnuczęta, za naszych rodziców, za rodzeństwo, za wszystkich tych, którymi nas otoczyłeś. Prosimy Cię, działaj dalej w naszym życiu, w tak wspaniały sposób jak do tej pory. Prowadź nas i obdarzaj mądrością. Bądź za to uwielbiony, drogi nasz Boże i Ojcze. Amen. Moi drodzy, życzę Wam wszystkim dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.